odcinku, w kolejnym odcinku sneakersowym, na dziale męskim. Dzisiaj co? Dzisiaj znowu będzie o butach, ale będzie też o jednym z trendzie, bo te buty leżą w tym trendzie, a mianowicie o trendzie mody męskiej na wiosnę i lato 2021. Także przynajmniej postaram się Wam tyle, przemycić. Miał być odcinek, na pewno powstanie o takich kilku najciekawszych trendach męskich. Jest tego sporo, między innymi spodnie cargo, kamizelki multifunkcyjne, czyli te takie dziadkowe, których na pewno nie lubicie i nosili je właśnie dziadkowie albo wujkowie, kiedy jeździli na ryby. Mam taką. Na pewno będzie o tym, ale dzisiaj będzie znowu o sneakersach, także zapraszam Was na kolejny odcinek, bo dzisiaj są jedne z moich ulubionych butów, jedne z moich ulubionych modeli. Także zapraszam. Dobra, przejdźmy zatem do dania głównego, jakim dzisiaj są Ultra Boosty, Adidasy Ultra Boosty 5.0 DNA w wersji Love Unite. Mamy czerwiec, który jest uznawany miesiącem w społeczności LGBT i nie tylko. Także świętujemy różne odcienie miłości. Ta edycja, można powiedzieć, że jest wydana właśnie specjalnie na ten miesiąc. Dlaczego siadły mi te buty? Dlatego oczywiście, że mają niesamowite kolory. Zaraz zobaczycie i dlaczego mówiłem wcześniej o męskich trendach, dlaczego są te buty z tym związane. Także co, zapraszam Was na prezentację modelu 5.0D na Ultra Boost od Adidasa. Jak zawsze na moim blogu i nie tylko na blogu, ale także na kanale YouTube'owym. Pamiętajcie, że jest też strona www.działmęski.pl, jest też Instagram, Dział Męski, zapraszam Was na... Mam też Facebooka, z którego rzadziej korzystam, bardziej preferuję Instagram, także jak coś to zapraszam, wbijajcie na Instastories czy na mój profil. Tam jest więcej stylizacji, takich codziennych stylówek, bo mniej więcej tym też się zajmuję jako stylista. Jak to zazwyczaj bywa, Ultra Boosty są zapakowane w takie pudełko podzielone na pół pod skosem i w środku macie buciki zapakowane w papier z napisem Ultra Boost. Ultra Boost to już jest kolejna edycja, to już jest model z 2021 roku, jak wiadomo, w końcu mamy ten rok. No i co, wyjmujemy buty oba. Buciki. Pudełko zamykamy. Tak wyglądają te buciki. Moim zdaniem są przepiękne. Idealne na lato. Bardzo fajna kolorystyka. Mi te buty bardzo się podobają. Świętujemy różne odcienie miłości. Bardzo fajne sformułowanie. Ja chciałem Wam zaprezentować te buty, bo moim zdaniem są świetne. Tak jak już mówiłem, uwielbiam Ultra Boosty. Uwielbiam w ogóle podeszwę na Boostie. Każdą podeszwę w Adidasie, która ma Boosta, ten system jest naprawdę niesamowity, ma już ponad chyba 11 lat, z tego co dobrze pamiętam, i moim zdaniem przybija zdecydowanie system Air Maxa od Nike. Nie wiem jeszcze, jak funkcjonuje ten najnowszy system 4D, podobno też z sztosem, nie miałem okazji jeszcze skorzystać, nie załapałem się na ostatnie buty Adidasy Futurecrafty, które podobno są sztosem. Nitki, jak pamiętajcie, nitki, czyli te buty, które są zrobione z takiego cienkiego materiału, można powiedzieć skarpetowego, idealnie nadają się na lato. Także lato przed nami. Te buty na pewno sprawdzą się nie tylko latem, na pewno też ciepłą wiosną, jeszcze późną jesienią. Mam taki model terenowy, który wyszedł w zeszłym roku, kupiłem na jakieś tam fajne promce, były sztos. Naprawdę są sztos, mam je do dzisiaj, ale mają troszeczkę inną cholewkę, zaraz właśnie opowiem więcej. Odłożę jeden but, bo chcę Wam pokazać. Cała cholewka, można powiedzieć, w 70% zbudowana jest ze skarpety, tak naprawdę. Tą skarpetę tworzy nowy materiał, bo wcześniej to był prankit, który był wykonany z poliestru. A teraz też jest wykonany z poliestru, ale ten poliester nazywa się Prime Blue i wykonany jest z w większości, nie wiem w jakim procencie, ale w większości z materiału pozyskanego z recyklingu. Te buty również tak jakby powstały w kolekcji Parley for the Oceans. Adidas współpracuje z taką organizacją, która zajmuje się zagrożeniami związanymi przede wszystkim z oceanami. Zagrożenie zanieczyszczeniem plastikiem, tak? I ten plastik, który tak jakby został, nie wiem, wyłowiony z oceanu, został przerobiony, czyli zrecyklingowany na materiał Prime Blue.
co jest kolejnym moim zdaniem fajną opcją do kupienia takich butów. Jak wiadomo, trend tak jakby recyklingu, zero waste i tego typu rzeczy coraz bardziej wzrasta, jest coraz bardziej popularny. Także te buty jak najbardziej są bardzo ekologiczne, bo tak jak powiedziałem, już są wykonane z materiału z recyklingu. Ten Prime Knit, nie Prime Knit, tylko Prime Blue, tutaj zrobimy zbliżenie, on jest dużo cieńszy niż ten, który był wcześniej. Na przykład ten, który mam w wersji zimowej, nie pokażę Wam teraz, ale możecie mi ufać na słowo. Co ciekawego, to co mówiłem o tym trendzie. Dwa buty są inne. Co możecie zobaczyć? Z przodu ten jest żółty, ten jest czerwony. Pomarańcza, żółty. Fiolet na środku, niebieski. Pomarańczowa cholewka, zielona cholewka. Zielony język, czerwony język, tak? Bardzo fajne wstawki, podobają mi się te metki. W środku macie, tutaj jest logo Adidasa, tutaj jest napis Love Unites. Tutaj tak samo. Bardzo fajna opcja. Świetne buty, bardzo wygodne. Konkrety. Jak fitują? Fitują, noszę 44 2/3 w Adidasie, fitują bardzo dobrze. Buty wydają się dosyć ciasne, ze względu na to, że to jest skarpeta. I tutaj ta obudowa przy kostce, ona jest dosyć, no jest pogrubiona, tak, żeby te buty były dużo wygodniejsze, żeby się dobrze trzymały. W związku z tym to wkładanie nogi w tym miejscu może być na początkowo trudne i na pewno nie bierzcie nigdy mniejszego rozmiaru. Możecie wziąć pół rozmiar wyższy, ale ja tak jak mówię, ja noszę 44 2/3 i one siedzą idealnie. Co jeszcze? Podeszwa, ten midsole, czyli środkowa podeszwa jest wykonana z Boosta, czyli z pianeczek, które dają mega dużo energii przy każdym kroku. To są buty do biegania, tylko że w wersji miejskiej, tego nie powiedziałem jeszcze. Dlaczego wersja miejska? Dlatego, że mają też właśnie, widzicie tutaj, tą dodatkową tak jakby już podeszwę na dole, ostatnią, tą tak jakby gumową, która zapewnia dużo większą przyczepność. Zwykłe Ultra Boosty 2021 nie mają tej podeszwy, są bardziej płaskie, są lżejsze i troszeczkę z innego tego knitu są wykonanego, z tego materiału tekstylnego. Co jeszcze ciekawego, podeszwa jest Continentala, czyli guma, która zapewnia lepszą przyczepność. System Torsion, znany z Adidasów Torsion, który gdzieś tam wspomaga tutaj ten środek stopy i też zapewnia odpowiednią amortyzację. Nie będę się bardzo zagłębiał w ten temat. Sznurówki są, nie musicie już używać, ale oczywiście but ciekawiej wygląda i lepiej wygląda ze sznurówką. Generalnie sama skarpeta będzie Wam trzymała buta. Plus tutaj te wzmocnienia, one są wykonane z takiego jakby plastiku, możecie zobaczyć. Trzymają po prostu cały but w kupie, można powiedzieć. No i co? Kolorystyka moim zdaniem jest sztos, idealna na lato. Nie będę Wam więcej tutaj mówił. Jest piękny napis jeszcze tutaj. Ultra Boostik, możecie zobaczyć. Bardzo ładnie się prezentuje. No i co? Zakładam na stópki i pokazuję Wam, jak wyglądają na nogach. Tak, to są buty do chodzenia, tak zwane bitersy na co dzień, bardzo fajne, idealne na lato. Cena, jaka jest cena? Cena to jest 749 zł za te buciki, co jest uważam dużo. Moje Ultra Boosty pierwsze kupiłem za ponad 300 coś z jakimś kodem promocyjnym plus wyprzedaż. I to uważam, że jest odpowiednia cena za te buty. Pomimo wszystko, całej tej otoczki, tak, tego recyklingu, ochrony środowiska i tego typu rzeczy,
7,5 za takie buty, to jest dużo. Ale pamiętajcie, że zawsze możecie wejść na przykład na Picodi, ale rabat. Jest fajna wtyczka, którą możecie zainstalować i na każdej stronce, której jesteście, ta wtyczka będzie wykrywała jakieś tam dodatkowe rabaty, więc naprawdę fajnie gdzieś to sobie użyć i zainstalować. Ja bardziej sam wolę wyszukiwać te opcje, zawsze coś znajdę. No i tak było tym razem, czyli 30% na nowe buty, na nową kolekcję. Uważam, że to jest sztos. Wyszło coś koło 500 zł, to też jest dużo. Ale uważam, że Adidasy, jeżeli się rozlecą, jeżeli coś będzie nie tak, zawsze możecie je zareklamować. Mają super obsługę klienta posprzedażową. Warto kupować je w aplikacji, bo w aplikacji częściej działają kody. Także jeżeli będziecie mieli problemy z kodami, wbijajcie do mnie na Instagram, na przykład na Instastory, zapytajcie, zawsze służy pomocą. To były Ultraboosty 5.0 DNA, Love You Nights. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Dzięki bardzo. Wpadajcie na następne odcinki. Będzie ich więcej. Postaram się więcej takich modowych rzeczy Wam podrzucić. To co? Udanego tygodnia, miesiąca, wakacji. Ale zobaczymy się na pewno wcześniej. Trzymajcie się. Pozdro. Do zobaczonka. Dzięki bardzo. Hej.